wszystkim, że jesteśmy, jesteśmy. Kochani, mamy nietypowe spotkanie środowe. Tam jesteś obecnie nietypowy. Słowo Boże mówi, mam zawsze Pana przed sobą. Gdy On jest po prawicy mojej, nie zachwieje się. Dlatego weseli się serce moje, raduje się dusza moja. Nawet ma moje ciało spoczywać będzie bezpiecznie. Bo nie zostawisz duszy mojej w otchłani, nie dopuścisz, by Twój pobożny oglądał grób. Dasz mi poznać drogę życia, obfitość radości w obliczu Twoim, rozkosz po prawicy Twojej na wieki. Modlił się Dawid, który wiedział, że Bóg jest dobry. Który wiedział najlepiej z tamtego pokolenia, jaki jest Bóg. On w pewności mówił, nie dasz mi oglądać grobu. On nie rozumiał. Ja jestem przekonany, że on nie rozumiał do końca, czym on mówi. Ale on miał gdzieś głęboko wewnętrzne przekonanie, że on będzie zawsze z Bogiem. On wiedział, że będzie zawsze z Bogiem. Czasami ludzie mówią, uważaj. Mówi, uważaj, do mnie mówią, bo droga jest wąska. Ja mówię, czego uważasz, że powinienem uważać? Ostatnio mi człowiek napisał, mówi do mnie tak, pisze do mnie, to się za daleko posuwa, nie trzyma się Chrystusa i takie pisze. Bo do mnie takie ludzie, nie napisze mnie nikt, jak ty się trzymasz? A Dawid mówi tak, mam zawsze Pana przed sobą. Gdy On jest po prawicy mojej, nie zachwieje się. Zobacz, co mówi Dawid, w jakiej on pewności ten człowiek staje. Oni drżeli przed tym wielkim jarem. A Dawid mówi, ja go znam. Znam go lepiej niż wy. Bo nie zostawisz mojej duszy pod uwagę. Taki to jest Bóg. On nie zostawi Twojej duszy w uchwale. Od kiedy przyjąłeś Jezusa jako Pana i Zbawiciela, jesteś bezpiecznym człowiekiem. Bezpiecznym człowiekiem. Im bardziej będziesz manifestował swoje bezpieczeństwo, tym większy autorytet będzie Twoim udziałem. Im bardziej będziesz manifestował swoje bezpieczeństwo, Twoje poczucie bezpieczeństwa. Proszę Cię, nie bądź ostrożny. Nie bądźcie ostrożni na niego człowieka. Ja wiem, że całe życie nam wkładano do głów. Bądź ostrożny, bądź ostrożny. Ty wiesz, ile jest napisane w Biblii razy ostrożny? Trzy! Trzy razy w Biblii jest wymienione słowo ostrożny. I to jest tak. Raz jest napisane, bądźcie ostrożni z rzeczami świętymi. Tak? Czyli umiejętnie używajcie rzeczy świętych. Po drugie jest napisane, że z tymi, którzy są płodni tych duchowo, Bóg obchodzi się ostrożnie, to znaczy pomaga im, aby dobrze urodzili duchowo, tak? I tylko raz jest napisane, żeby być ostrożnym w stosunku do wrogów podstępnych. A wiecie, ile jest napisane razy? Bądź odważny, bądź dzielny, bądź mężny. Setki razy. Setki razy. Bóg nie jest Bogiem ostrożnym. Ostrożność nie mieści się w gabarytach nieba. Żadna ostrożność. Nie bądź ostrożny. Niech diabeł będzie ostrożny. Niech diabeł będzie ostrożny. Niech On ostrożnie postępuje. Dzisiaj będziemy się modlić o Kościół, ponieważ dostaliśmy prorocką informację na temat ataku bezprawnej siły demonicznej. Będziemy się o to modlić. Ale diabeł musi być ostrożny. Ale Ty nie bądź ostrożny. Kiedy będziesz wielbił dzisiaj Boga, stań w miejscu, pełnego braku ostrożności powiedz, ja wiem, że Ty jesteś po prawicy mojej. Ja zawsze widzę Ciebie przed sobą. To Ty w Chrystusie Jezusie doprowadziłeś do tego, że ja nie ujrzę grobu.
że nie zostanie moja dusza w otchłani. Powiedz to do Niego bez względu na to, czy czujesz się w swojej duszy pozytywnie czy negatywnie. Chcę Ci powiedzieć, Bóg jest ponad wszelkim pozytywnym i negatywnym odczuciem. On jest prawdą. Kiedy wyciągnąłeś rękę do Niego, stało się to raz na zawsze. Raz na zawsze. Raz na zawsze Chrystus cierpiał. Raz na zawsze stał z martwych. Raz na zawsze stąpił do nieba. I Ty raz na zawsze narodziłeś się z Bożego Ducha. Ojcze, my uwielbiamy Ciebie za nowe narodzenie. Thank you.
dla króla. Thank you.
Dzisiaj jest dziedzina w Twoim życiu, w której dalej działasz na własną rękę. To oddaj tą dziedzinę teraz Bogu. Powiedz: Boże, przepraszam Cię, że dalej radzę sobie o własnych siłach. Zaproś Jego do tej dziedziny. On jest najlepszym reżyserem. Zaproś Jego do tej dziedziny swojego życia. Powiedz: Duchu Święty, oddaję Ci tą dziedzinę. Poświęcam tą dziedzinę Tobie. Oddaję Ci akt własności. Rządź w tej dziedzinie. Bądź Panem tej dziedziny. Bądź Królem tej dziedziny. Thank you.
Jezus, działaj teraz przeze mnie. Jezus, bądź uczciwy przeze mnie. Jezus, bądź mądry przeze mnie. Jezus, bądź dobry przeze mnie. Jezus, Ty pomagaj przeze mnie. Thank you.
Ojcze, uwielbiamy Cię. Ty jesteś wielki, Ty jesteś jedyny. W imieniu Jezusa ja wykolejam Cię teraz.
I ja zabraniam Ci działać. Ja hamuję Twoje działania. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa ja blokuję Twój wpływ teraz. Przez imię Jezus. I my na podstawie modlitwy zgody związujemy Cię bezprawna siło demoniczna, która zlekceważyłaś proroczy nakaz Boga, zabraniający Cię dotykać Kościoła. W tej chwili zamilknij. Przestań działać. Cofnij się. My Cię przeklinamy, podły demonie. I nakazujemy Ci, abyś odszedł w tej chwili. Abyś odszedł teraz. Abyś odszedł teraz. My związujemy Cię, kneblujemy Cię. W imieniu Jezusa my blokujemy demoniczny rykoszet uderzający w ludzi, którzy są wokół. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. My w tej chwili usuwamy skutki działań Twoich demonie. W imieniu Jezusa. Odejdź teraz. Odejdź teraz. My wyrzucamy Cię do otchłani, dlatego, że zlekceważyłeś nakaz Boga w imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa, Boże aniołowie, wzywamy Was teraz na to miejsce. Aniołowie ochrony, aniołowie wojny, wzywamy Was na to miejsce i posyłamy Was, abyście uderzyli w imieniu Jezusa w każdy demoniczny związek powzięty przeciwko temu Kościołowi, przeciwko całemu zespołowi. Ja chronię krwią Jezusa, każdego lidera przez to, na to w tą.
autorytetem Kościoła, chronimy wstawienników, Ojcze, ogłaszamy ochronę dla nich domów, dla ich umysłów, dla ich emocji, dla ich ciał, Ojcze, dla ich finansów, Ojcze, ogłaszamy zabezpieczenie dla nich, przykrywamy ich Twoją krwią, Jezus, i posyłamy teraz Twoich aniołów, którzy będą chronić ich osobiste życie. Ojcze, dziękujemy Ci, Ojcze, w imieniu Jezusa, że Twoim świadectwem, Jezus, z duch proroctwa. Hallelujah, Holy Spirit, with Jesus, 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 Jesus. Hallelujah. Ojcze, my stajemy teraz w łomie za naszym krajem. Błogosławimy Polskę. Ogłaszamy, że Ty jesteś Królem Polski. Błogosławimy, Ojcze, cały ten naród, każdego człowieka, który jest w tym kraju. Wzywamy Twojego imienia, Jezus, nad władzą ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Ojcze, w imieniu Jezusa, my wprowadzamy w tej chwili zamęt i chaos między demoniczne siły manipulacji, kontroli, czarów, które funkcjonują w rządzie polskim. Ojcze, w imieniu Jezusa, my przeklinamy te demoniczne siły. My w imieniu Jezusa teraz uwalniamy zamieszanie w każdym demonicznym związek w naszym rządzie. Ogłaszamy w imieniu Jezusa, że wszelka władza od Boga pochodzi i jest nam ku dobremu. Ustanawiamy w tej chwili przychylność władzy dla Kościoła w Polsce. Władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. W imieniu Jezusa i usuwamy każdego człowieka ze stołka, na stołka władzy, który jest przeciwny Bożym prawom, Bożym celom i Bożym dążeniom w imieniu Jezusa. A na jego miejsce posyłamy takiego człowieka, który będzie przychylny Kościołowi Bożemu w Polsce w imieniu Jezusa. Ojcze, błogosławimy Kościół w Polsce i modlimy się o przebudzenie i dziękujemy Ci za nie. Dziękujemy, że ono się zaczęło i ono trwa i że jesteśmy jego częścią. Przeklinamy wszelką religię, bałwochwalstwo, chciwość, głupotę, wszelką herezję, zafałszowanie prawdziwego chrześcijaństwa. Przeklinamy humanizm. W imieniu Jezusa my ustanawiamy rozdzielenie między tym, co święte, a tym, co nieświęte. My kładziemy granice. Wszelkie demoniczne, religijne, ekumeniczne zjednoczenia w Kościele. W imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa. Ojcze, błogosławimy Twoich apostołów, proroków, ewangelistów, pasterzy i nauczycieli według Twojego serca. Błogosławimy misjonarzy, ogłaszamy ochronę dla nich, Ojcze. Ojcze, w imieniu Jezusa, Ojcze, my ogłaszamy myśl apostolską w Kościele w Polsce. My ogłaszamy, Ojcze, tworzenie nowych kościołów na pułapie apostolskim. Ojcze, my powołujemy apostołów, Ojcze. My powołujemy ich teraz. My ich wyprowadzamy z miejsca, które było miejscem zaciemienia. Ojcze, my wyprowadzamy stamtąd proroków, ewangelistów, nauczycieli i pasterzy. My wyprowadzamy
i dziękujemy Ci za każdego człowieka w tym kraju. Ojcze, i my teraz zrywamy demoniczne zasłony z umysłów ludzi, którzy nie poznali jeszcze Ciebie. My rozrywamy je. Ojcze, my ogłaszamy, że mamy otwarte drzwi do głoszenia Ewangelii, do uwalniania Twoich znaków i cudów, Ojcze. Ojcze, dziękujemy Tobie, że nas posyłasz. Dziękujemy Tobie, że kolejny tydzień będzie tygodniem, kiedy będziemy, Ojcze, w mocy Twojego Świętego Ducha szerzyli Królestwo. Ojcze, w imieniu Jezusa dziękujemy za otwarte media. Dziękujemy, Ojcze, za otwarty internet. Dziękujemy za to, że w mediach, w internecie, we wszelkich publikacjach szerzymy Królestwo. Ojcze, w imieniu Jezusa. Ojcze, dziękujemy za wszelkie działania Kościoła Mocy. Dziękujemy, Boże. Dziękujemy, Boże. Dziękujemy za wszystko, co nam tutaj dałeś. I my niczego nie zaniedbamy. Ojcze, teraz przynosimy Ci tą nową salę, sprawę tego budynku. Ojcze, my stajemy teraz, Ojcze. I oczekujemy Twojego prowadzenia właśnie w tej sprawie. Ojcze, my ufalniamy w tej chwili perspektywę proroczą. Ojcze, i my dziękujemy Tobie, że będziemy wiedzieć, że będziemy pewni, czy to jest nasze. Ojcze, i my mówimy przychylność ludzi w tej sprawie. Ustanawiamy przychylność ludzi. Ojcze, dziękujemy Tobie. Dziękujemy Tobie, my modlitwą zgody. Ustanawiamy teraz jasną perspektywę w sprawie tego budynku, Ojcze. W imieniu Jezusa. Ojcze, my jesteśmy z tymi, którzy wiedzą teraz. My wiemy, Ojcze. My wiemy, Ojcze. Ojcze, my wiemy. Ojcze, my wiemy. W imieniu Jezusa. Hakura Rabatis. Halleluja, halleluja. Halleluja. Tak to jest łatwe. Tak to jest łatwe. Halleluja. Halleluja. Dziękujemy Ci, że Ty nas zawsze wysłuchujesz. Ty nam obiecałeś, że kiedy stajemy w imieniu Jezusa, a dodatkowo jesteśmy wszyscy zgodni, Ty nas zawsze wysłuchujesz. I dziękujemy Ci za to, że już to mamy, co teraz, o to teraz się modliliśmy. Już to wszystko mamy. Halleluja. Thank you.
Jesus.